Prośmy Pana Jezusa, aby pobłogosławił te pokarmy na tę dzisiejszą agapę. Rybę wędzoną, chleb i to wszystko, co tam potem będzie. Panie Jezu, dzień przed męką śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. Dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów, aby z nimi do stołu, a później wieczorem przyszedł do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać tę obecność między nami od tego posiłku dzisiejszego. Dzień Twojego apostołu świętych, abyśmy mogli radować się z udziałem Twojego zwycięstwa i zmartwychwstania. Chlebie żywy, które wstąpiły z nieba i komunii świętej, życie światu daje. Pobłogosław ten chleb i wszelkie tamte późniejsze słodkie potrawy, powiół, który nakarmiłeś. Baranku Boże, obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław ten chleb i wszelkie mięso, które spożywać na pamiątkę baranka paschalnego. Chryste zmartwychwstały, pobłogosław nas. Jak była teraz na jak uczniowie w Emaus, uczniowie w Emaus mówili, Panie, zasiądź pośród nas, bo się ma ku wieczorowi. Wieczór jeszcze wysokim słońce, ale siadaj czysto. Proszę po jednej, ale musi pani w kolejce stanąć, no nic pani nie poradzi. Proszę to nazywam się Bogumiła Siwa, jestem sołtysem Jantaru. Proszę krótko powiedzieć, czym jest Dzień Rybaka i czym jest to Święto Jantaru, które dzisiaj się odbywa? Dzień Rybaka obchodzony jest co roku. W naszej miejscowości jest to święto połączone razem z naszym Świętem Jantarowym. Świętujemy ten dzień wspólnie z mieszkańcami i naszymi turystami. Jakie atrakcje są dostępne dla turystów, dla mieszkańców? Przygotowaliśmy w tym roku moc atrakcji. Jest Neptur ze swoją żoną Prozerpiną. Jest kącik zabaw dla dzieci, gry, konkursy, rysowanki. Coś do zjedzenia, coś do posłuchania. A jaki zespół przygrywa dzisiaj Państwu? Dzisiaj przygrywa nam zespół o troszeczkę innym charakterze niż dotychczas. Jest to zespół bluesowy z Trójmiasta. Do której się bawicie? Bawimy się, przypuszczam, do nocy. Jesteście Państwo mieszkańcami Jantaru czy turystami? Turystami jesteśmy. A skąd Państwo jesteście? Jesteśmy z Mazur, ze Szczytna.
A proszę się pochwalić, co wygraliście? No, wygraliśmy bardzo fajne rzeczy. Wygraliśmy zaproszenie do Parku Owadów w Jantarze tutaj. Możemy zobaczyć? Proszę bardzo. Okay. Także na pewno skorzystamy. I to jest dla całej rodziny? Tak, dla całej rodziny, 4 osób. Wygraliśmy piękną książkę o Mierzei Wiślanej. No i tutaj jakieś takie gadżety dla dziecka. Czyli latarkę. Co to była forma konkursu? To była forma konkursu loterii. Tak, także jeszcze... I taki piękny naszyjnik też również? Piękne korale tutaj dla mamy. Także jest wspaniała pamiątka. Tak, bardzo. A jak długo Państwo jesteście już w Jantarze? No jesteśmy od piątku. Zostajecie Państwo na jak długo? Do piątku zostajemy, czyli tak łącznie 7 dni. I jak wrażenia? No bardzo fajnie, jesteśmy pierwszy raz w Jantarze i naprawdę wrażenia super. Dziękujemy i życzymy przyjemnego wypoczynku. Dziękujemy bardzo. Możemy kręcić. Zobacz, tu jeszcze. Bardzo dobrze, bardzo z tego cieszysz. No. Drodzy Państwo, skąd jesteście? Z miasta Łodzi. Z miasta Łodzi. Bierzecie dzisiaj udział w Dniu Rybaka. Proszę powiedzieć wrażenia. Super. Bardzo fajnie. Ekstra. Który raz już jesteście w Jantarze? No, któryś. 30 kilka lat. Co roku Państwo bierzecie? Bardzo dużo, bardzo dużo. Tylko szkoda, że tam na boisku w Jantarze w poprzednich latach było więcej miejsca. Tutaj uważamy, że jest troszeczkę za ciasno. Za ciasno. A jak długo Państwo zostajecie? Nam się już kończy. Jutro wyjeżdżamy, jaka szkoda. I zawsze, proszę powiedzieć, zawsze w to samo miejsce przyjeżdżacie? Tak, zawsze tak, to samo. Jantar jest cudowny. Naprawdę można tu autentycznie wypocząć. Piękna plaża. Plaża piękna. Ładne dziewczyny. Dobra kuchnia. Tak, dobra jest, kuchnia, dobre ryby. No. Pozdrawiamy rybaków. No, tak. Pozdrawiamy rybaków. Wspaniali rybacy. To teraz już możemy... Zaraz chwileczkę, problem z drogą.
TV Regionalna 24.pl, TV Malbor, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.